Stanisław Michalkiewicz odpowiada na pytania dotyczące m.in. polskiej polityki historycznej, relacji chińsko-amerykańskich czy przyszłej koalicji rządzącej. Witam Państwa w kolejnym cykielu pytań i odpowiedzi. I tutaj pan Bożydar Rogala. Dzień dobry, panie Stanisławie. Jakby pan poprowadził politykę historyczną wobec Ukrainy? Ja osobiście brałbym przykład z Izraela, który najpierw ustami Goldy Meir dziękował papieżowi za postawę Watykanu, potem rozdawał medale Sprawiedliwi wśród Narodów Świata, przepraszam, a potem po podziękowaniach przystąpił do etapu obwiniania. Pole do popisu mamy, wszak jak się wczytać we wspomnienia ocalałych z rzezi na Wołyniu, to spora część z nich uszła z życiem dzięki sąsiadom Ukraińcom. Obecnie nasze podejście nie przynosi rezultatu, czego dowodem jest upamiętnienie tego Dmytro Klaczkiewskiego, pseudonim Kłym Sawur, jako bohatera przez parlament, a był on autorem zbrodniczego rozkazu, często błędnie przypisywanego Banderze, rozpoczynającego rzeź Polaków, Ormian i Czechów. No, ja muszę powiedzieć, że nie spełniłbym pańskich oczekiwań. Nie dlatego, żebym był zadowolony z dotychczasowej polityki historycznej polskiego rządu wobec Ukrainy, bo tego, co rząd robi w stosunku do Ukrainy, to nie można w ogóle nazwać polityką tego postępowania, bo polityka to ma jakiś cel, a to jest, to postępowanie polega na żyrowaniu w ciemno wszystkiego, co zrobi Ukraina, co zrobił rząd ukraiński, więc to nie jest żadna polityka, tego nie można nazwać polityką. Ale ja bym też, muszę powiedzieć, że ja bym nie uprawiał żadnej polityki historycznej wobec Ukrainy. Dlaczego? Co to jest polityka historyczna? To jest elegancka nazwa łgarstwa historycznego, kłamstwa historycznego. Nie widzę powodu, żeby Polska musiała się uciekać w stosunkach z Ukrainą do preparowania jakichś kłamstw. Wystarczy prawda. Prawda nam w zupełności wystarczy i ja bym się tego trzymał. Nie, tym bardziej bym się tego trzymał, że politycy ukraińscy znakomicie opanowali sztukę odcinania kuponów od prezentowania Ukrainy na arenie międzynarodowej jako państwa specjalnej troski. To jest tak jak z takimi dziećmi trochę, co tam mają jakieś zaburzenia umysłowe, no to przezornie jest, żeby im się nie sprzeciwiać, bo jak się ich tam rozjątrzy, to mogą dom spalić albo siebie tam poderżnąć sobie gardło, więc na wszelki wypadek nikt tam się im nie sprzeciwia. I politycy ukraińscy znakomicie, a zwłaszcza w stosunkach z Polską, znakomicie tę sztukę opanowali, a nasi umiłowani przywódcy, no muszę powiedzieć, że to częściowo tylko jest ich wina, że dają się na to nabierać, bo do tego ich tam podkręca nasz najważniejszy sojusznik, któremu, no dlaczego? A dlatego, że Ukraina tak naprawdę to jest taki dyrektoriat żydowskich oligarchów. Żydowskich, no między innymi tam są i nie Żydzi, są głupie goje, ale większość to są żydowscy oligarchowie, więc nic dziwnego, że nasz najważniejszy sojusznik tam pilnuje interesu i na jakieś próby tam prowadzenia, że tak powiem, nie tyle polityki historycznej, co normalnego dyskursu historycznego, o, tam kiwa palcem w bucie, a nasi oczywiście natychmiast się do tego akomodują. Pan Kamil Wójcik. Dzień dobry, panie Stanisławie. Czy brał pan pod uwagę, uważa za możliwe, że w narastającym konflikcie amerykańsko-chińskim jedna ze stron wykonałaby manewr ucieczki do przodu i podzieliliby świat w miarę równe, na w miarę równe strefy wpływu? Dziękuję i pozdrawiam. No możliwe, że tak by się ten konflikt nie tyle może zakończył, co by rozładował takim, powiedzmy sobie, chwilowym tutaj rozejmem.
bo w tych kategoriach bym to traktował, ale prędzej czy później by musiało nastąpić rozstrzygnięcie, bo tego typu kompromisy no, bywają trwałe, ale na ogół nie bywają trwałe. W związku z tym, tak jak to, muszę powiedzieć, tak jak Otto Bismarck mówił, że zagadnień dziejowych nie rozstrzyga się przy pomocy mów, czy tam tych kompromisów, tylko krwią i żelazem. No to jest racja. Tak jak Mao Tse-tung mówił, a tam jego myśl w Chinach przypuszczam, że jest żywa, że władza wyrasta z lufy karabinu. I myślę, że Chińczycy o tym pamiętają, dlatego się intensywnie zbroją. No i rzeczywiście Stany Zjednoczone będą miały problem. Bardzo możliwe, że jakiś tam prezydent wpadnie na pomysł, czy sekretarz stanu wpadnie na pomysł wykonania ucieczki do przodu, ale jak nawet ta ucieczka nastąpi, to tylko moim zdaniem tylko będzie to odroczenie decyzji zasadniczych. Pan Rafał Augustyniak. Dzień dobry, panie Stanisławie. Mam takie pytanie. Ostatnio był opublikowany sondaż, gdzie opozycja bez Konfederacji zdobywa większość w Sejmie. To jest ponad 50%. PiS i Konfederacja przy dobrych wiatrach może liczyć razem na 40%. Czy opozycja będzie zdolna do rządzenia? Czy każde z tych ugrupowań będzie przepychać swoje postulaty w zamian za trwanie koalicji? A drugie pytanie, no to na drugie pytanie za chwilę. Jak na razie to nie wiem, co, kto tam ten sondaż przeprowadził, aż tak 50% opozycja, to znaczy koalicja obywatelska, lewica i tam jeszcze coś, nie wiem, co tam, a PSL, przepraszam, PSL, Koalicja Polska. Wydaje mi się, że możliwość utworzenia rządu przez tę opozycję, aczkolwiek istnieje, to nie jest taka oczywista, dlatego że już przy tym buńczucznym nowym otwarciu mieliśmy próbkę tego, co może być. Po co było nowe otwarcie ogłoszone z takim przytupem? Po to, żeby właśnie pod skrzydłami wielce czcigodnego posła Pupki skupiła się cała opozycja, ale przedstawicielka lewicy, wielce czcigodna pani Żukowska, wyśmiała wielce czcigodnego posła Pupkę i nie sądzę, żeby lewica chciała iść pod jego komendę, zwłaszcza w sytuacji, kiedy bardzo możliwe, że Platforma Obywatelska zacznie być rozmontowywana przez swoich akuszerów, to znaczy przez starych kiejkotów. Tak samo PSL. Raczej już te ugrupowania będą liczyły na utrzymanie jakiegoś stanu posiadania, niż na ryzykowanie tworzenia wspólnego rządu, bo siłą rzeczy logika, arytmetyka parlamentarna by wskazywała na to, że prędzej czy później musiałyby te partie iść pod komendę posła Pupki wielce czcigodnego, więc teoretycznie jest to możliwe, ale praktycznie bardzo mało prawdopodobne. Musi dojść do przetasowania i to zasadniczego na politycznej scenie, bo w tej chwili mam takie wrażenie, że wszystkie partie szukają sobie dobrej pozycji startowej na wybory w roku 2020, bo na razie nie ma, nie widać szans na obalenie rządu, bo nawet gdyby rząd Prawa i Sprawiedliwości utracił większość parlamentarną, to wcale nie jest pewne, że nastąpiłoby przesilenie rządowe, to znaczy, że rząd Prawa i Sprawiedliwości, rząd dobrej zmiany zostałby zastąpiony rządem zdrady i zaprzaństwa z tych właśnie powodów, o których wspomniałem. Drugie pytanie to, czy jest szansa na szeroką współpracę z Chinami? Czy tylko naszymi partnerami mogą być USA i Unia Europejska? Dziękuję za odpowiedź i życzę dużo zdrowia. No, jeśli chodzi o Unię Europejską, to Unia Europejska, to znaczy Niemcy,
przecież nie tak dawno podpisały umowę o współpracy gospodarczej z Chinami, więc to nie jest jakaś, że tam jak będziemy, naszym partnerem będzie Unia Europejska, do której przecież należymy, to jest to jakaś alternatywa do współpracy z Chinami. Chiny, jak przypuszczam, wolą współpracować z Niemcami niż z nami, bo niemiecki potencjał jest jednak wyższy i Niemcy są kierownikiem politycznym Unii Europejskiej, a Unia Europejska jest, jeśli dobrze pamiętam, najważniejszym zagranicznym gospodarczym partnerem Chin. Więc myślę, że to nie ma co sobie robić złudzeń, że Chiny tutaj Polskę sobie szczególnie upodobają. Polska może oczywiście korzystać na tym, ale to, że będzie tutaj, będą jakieś specjalne stosunki z Chinami, to jest bardzo mało prawdopodobne. Właśnie ze względu na tę umowę, którą podpisały Niemcy, a po drugie, no, albo jesteśmy w sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, które przecież są, stosunki chińsko-amerykańskie są napięte, no to nie możemy być jednocześnie po obydwu stronach barykady, bo byśmy sobie potłukli klejnoty. Pan Damian Jurczyk, poczciwy i sympatyczny panie Stanisławie, no jakie miłe. Dawno mnie nikt nie nazwał poczciwym. No, dziękuję bardzo. Kolejne pytania. Pierwsze. Jeśli PiS jest przybudówką banksterów i ma ich poparcie, to dlaczego nie wprowadza zmian na modłę komunistyczną? Sodomici, muzułmanie, niszczenie docna chrześcijaństwa w tempie stachanowskim. Przecież mają w swoich rękach resorty siłowe i większość sejmową. Mogą robić wszystko, co tylko ich kosmata dusza zapragnie. No panie drogi, po pierwsze PiS nie jest żadną przybudówką banksterów. PiS jest polityczną ekspozyturą, ja w każdym razie tak uważam, stronnictwa amerykańsko-żydowskiego, a to nie jest to samo. Nie jest to samo. Czy ma poparcie banksterów? Myślę, że bardzo ograniczone. Jeśli w ogóle, to bardzo ograniczone. Dlaczego? Dlatego, że naczelnik państwa po frondzie, to znaczy po felonii prezydenta Dudy w 2017 roku, musiał przeprowadzić głęboką rekonstrukcję rządu, spuścić z wodą panią Beatę Szydło, to znaczy, przepraszam, zesłać ją na polityczną emeryturę do Parlamentu Europejskiego, a tutaj powierzyć wadze w naszym bantustanie panu Mateuszowi Morawieckiemu, którego już wcześniej tutaj powołał do rządu jako wicepremiera i takiego dyktatora gospodarczego, ale widocznie to było za mało i pan Mateusz Morawiecki, który niewątpliwie jest protegé sfer banksterskich, no tutaj został premierem, ale to nie znaczy, że tu PiS jest przybudówką. Nie, PiS tam się tam układać musi z banksterami i tyle, zwłaszcza, że pieniędzy mu brakuje. To po pierwsze. Po drugie, przecież gdyby PiS zaczął w tej chwili robić te rzeczy, o których pan tu pisze, toż przecież utraciłby ten swój żelazny elektorat. No i co by mu to dało? PiS przecież uwodzi swoich wyznawców patriotyzmem i pobożnością. Bo nagle, gdyby się zaangażował w popieranie sodomitów, to mamy podział, że tak powiem, kokieterii. Obóz dobrej zmiany kokietuje swoich wyznawców patriotyzmem i pobożnością, podczas kiedy obóz zdrady i zaprzaństwa uwodzi swoich wyznawców nowoczesnością, cokolwiek by to miało znaczyć, ale bardzo możliwe, że sodomitów między innymi. Więc myślę, że gdyby tak zaczął PiS postępować, to by dowodziło, że naczelnik państwa całkowicie utracił poczucie rzeczywistości i że chce w ten wyrafinowany sposób popełnić samobójstwo. Na razie chyba nie chce. Drugie pytanie. Ile jeszcze lat według pana będzie istnieć ten nowy ZSRR w postaci Unii Europejskiej? Nie wiem.
Nie wiem. Myślę, że Unia Europejska będzie istniała dopóki jej istnienie będzie zgodne z interesem niemieckim. Jeżeli przestanie być zgodne, no to Unia Europejska zostanie rozmontowana i to wcale bez żadnego tam hałasu. Wystarczy, że Niemcy zapomną zapłacić składkę do Unii Europejskiej i ci wszyscy tam dygnitarze, ci wszyscy tam mądrale będą musieli wrócić, spakować się i wrócić do swoich krajów, bo nie będą mieli czym zapłacić za hotel i restaurację. I to nawet bez COVID-u się Unia Europejska może zakończyć, ale powiadam, nie wcześniej niż Niemcy to zakończą, niż Niemcy taką decyzję podejmą. Trzecie pytanie. Jak Polska mogłaby wyskoczyć z niemieckiej kieszeni? Pozdrawiam i życzę, aby Pan był z nami aż do ostatniego odcinka Tańca z Gwiazdami w TVN. No nie wiem, czy to dobrze, czy niedobrze, bo to rozumiem, że Pan Damian Jurczyk myśli, że bardzo długo będzie Taniec z Gwiazdami w TVN nadawany. No. Być może, że ma rację, być może, że ma rację. Jak wyskoczyć z niemieckiej kieszeni? No, no prosta odpowiedź jest. Nie brać, nie liczyć na pieniądze od Niemiec, a przecież my po to, żeśmy poparli Anschluss, żeśmy się spodziewali od Niemiec pieniędzy. Więc albo tak, albo tak. Pan Damian Maziarz. Panie Stanisławie, mężu opatrznościowy, no proszę. Czas najwyższy raz na zawsze wyklarować tę kwestię. Nieodmiennie budzi ona bowiem dużą ambiwalencję. Raczy pan expressis verbis wyartykułować, czy ujmuje pan Jarosława Kaczyńskiego jako polityka substancjalnie, istotowo różnego od przywódców, którzy dotąd sprawowali pieczę nad trzecią RP, czy też jako kolejną emanację tejże trzeciej RP i dlaczego? Oczywiście, że emanację. Przecież Jarosław Kaczyński od samego początku III Rzeczypospolitej był bardzo dobrze uplasowany w strukturach tego, że tak powiem, tworu państwowego. No i jest nadal. Jest nadal. Proszę zwrócić uwagę, na czym polegała tutaj trzecia RP i polega nadal na tym, że tam te formacje okrągłostołowe, które tylko tam zmieniają szyldy, ale ludzie są cały czas ci sami, zgodnie z tą tezą z towarzysza Szmaciaka, że czas zmienić politykę rolną, lecz ludzi krzywdzić nam nie wolno, no to ludzie są tacy sami, a tylko zmieniają sztandary, raz są pod tym sztandarem, pod innym sztandarem. No i tak samo było z Jarosławem Kaczyńskim. Raz był pod sztandarem Solidarności, drugi raz był pod sztandarem Porozumienia Centrum, to w okresie dobrego fartu. No potem trzeba było zwijać tam ten sztandar, bo jakoś już tam nie utracił powaby nowości. No i trzeba było wyhaftować nowy sztandar pod tytułem Prawo i Sprawiedliwość. I to jest wszystko się zgadza. Rozpierają się te same grupy trzymające władzę, rozpierają się w centrum politycznej sceny, w związku z tym dla innych już zostaje miejsce tylko gdzieś na marginesach. Pan Bartek Larwa. Witam pana redaktora. Jarosław Kaczyński jest mistrzem gry politycznej i w tej chwili chyba najlepszym graczem w stawce. Jest jak Robert Lewandowski polskiej polityki, a reszta to zwykli kopacze. Niekoniecznie jego polityka jest słuszna, ale niesamowicie skuteczna do rozgrywania przeciwników. Czy na scenie politycznej naszego kraju widzi pan kogoś, kto może z nim konkurować? Czy w tej chwili jest poza konkurencją? Moim zdaniem siła Jarosława Kaczyńskiego, bo on już parę razy był ograny. No przecież na początku lat 90., w 91., drugim roku bracia Kaczyńscy trzęśli całą Polską.
część licealną polską. Lech Kaczyński był szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego przy prezydencie Wałęsie, a Jarosław Kaczyński był prezesem Porozumienia Centrum, które tam, bez którego zgody nic się tutaj nie mogło zdarzyć. No i co? I został ograny jak dziecko przez Mieczysława Wachowskiego, który po prostu ich wszystkich tam wysadził w powietrze. I Lecha Kaczyńskiego, i Jarosława Kaczyńskiego, więc ja bym z tą skutecznością jego nie przesadzał. Owszem, ja podtrzymuję swoją opinię o Jarosławie Kaczyńskim, że jest to wirtuoz intrygi, ale taki, który się często potykał o własne nogi. No przypomnę rok 2007. Rok 2007, kiedy Jarosław Kaczyński spławił pana Kazimierza Marcinkiewicza, no i sam objął stanowisko premiera rządu koalicyjnego Samoobrony i Ligi Polskich Rodzin. Jarosław Kaczyński, na tyle na ile go znam, to mogę powiedzieć tak, że on się nie zadowala pozorami władzy, tylko władzą prawdziwą. Chce mieć władzę prawdziwą, a nie jakieś tam pozory władzy. W związku z tym natychmiast, jak został premierem, to natychmiast zaczął tam podgryzać tych swoich sojuszników koalicyjnych. Dlaczego? Dlatego, że nie był zainteresowany tym, żeby oni poprzez uczestnictwo w rządzie uzyskali w polityce krajowej większy ciężar gatunkowy. Owszem, trzeba było ich mieć pod kontrolą, ale po to, żeby ich wysadzić w powietrze. No i taką próbę podjął naczelnik państwa, ale pan Andrzej Leper był, że tak powiem, otoczony życzliwością starych kiejkutów i tam został ostrzeżony, że tu ma być wysadzony w powietrze. Skończyło się na tym, że Jarosław Kaczyński musiał zgłosić dymisję rządu. I co było dalej? A dalej było 8 lat rządów obozu zdrady i zaprzaństwa. I dopiero wtedy, kiedy Polska znowu przeszła pod kuratelę amerykańską, to dopiero wtedy zaistniała konieczność zmiany na pozycji lidera naszej sceny politycznej i dzięki straszliwemu spiskowi kelnerów Prawo i Sprawiedliwość wysforowało się na pozycję lidera. Ja bym nie zapominał o naszym najważniejszym sojuszniku i jego roli tutaj w kreowaniu, że tak powiem, skuteczności Jarosława Kaczyńskiego. Czy na scenie politycznej widzi pan kogoś, kto może z nim konkurować? No, nie wiem, ale wcale bym się nie zdziwił, gdyby okazało się, że pan Szymon Hołownia wyrasta nam na jasnego idola i właściwie już nie mamy innego wyjścia, jak się tylko w nim zakochać, tak jak do tej pory kocham, znaczy przynajmniej część naszych obywateli kocha się w Jarosławie Kaczyńskim. Pan Marcin. Szanowny panie Stanisławie, czy może się pan wypowiedzieć w następującej kwestii odnośnie Białorusi? Często w opinii przeciętnego Polaka Białoruś to jakiś tam słabiutki kraik targany wewnętrznymi sprzecznościami, będący daleko w tyle za Polską. Czasem jednak działania rządu białoruskiego pokazują coś zupełnie innego. Stąd pytanie, czy Białoruś można uznać za tak zwane państwo poważne lub chociaż trochę bardziej poważne niż nasz kraj. No, w każdym razie Białoruś pokazała, że jest stosunkowo odporna na rozmaite takie awantury, które by zmierzały do tam przeprowadzenia jakiegoś Ciamajdanu, tam pani Swietłana Cichanouska i takie różne rzeczy. Aleksander Łukaszenka, no nie jest on bohaterem mojego romansu, tam nie chciałbym być jego podwładnym, ale muszę powiedzieć, że dosyć zręcznie lawiruje. Dosyć zręcznie lawiruje. No i wtedy, kiedy to jest konieczne, przynajmniej z jego punktu widzenia, to zachowuje stanowczość. Inaczej zachowywał się
Szachreza Pahlavi, jak wspomina w swoich tam w wywiadzie rzece pan hrabia Aleksander de Marange, szef wywiadu francuskiego, kiedy tam Ajatollah Khomeini już zaczął, podjął próbę wysadzenia w powietrze szacha, no to prezydent Pompidou wysłał tego hrabiego Aleksandra de Marange, żeby się zorientował w sytuacji, jak to właściwie wygląda, czy angażować się w tego szacha, czy nie. No i ten przeprowadził rozmowę z Rezą Pahlavi, a ten mu powiedział, że on nie użyje broni w stosunku do narodu. No to ten Aleksander de Marange po powrocie do Francji złożył pan prezydentowi Pompidou raport z takim wnioskiem, że już nie ma co, trzeba dogadać się już z Khomeinim, szach jest już passé. I takim to spostrzeżeniem kończę ten cykiel pytań i odpowiedzi. Żegnam się z Państwem do następnego cykielu. Pytanie, jak Pan się stosunkuje do stosunków między Polską a Ukrainą, a zwłaszcza ten niewygodny temat rzezi wołyńskiej. No i oczywiście druga strona stawia opór, nie pozwala naszym historykom, żeby zbadać to do końca. My jakby ulegamy. Wie pan, stosunek władz polskich, i to nie tylko tego rządu, ale i poprzedniego do Ukrainy, jest, no nie chciałbym używać tego słowa, ale takie brzydkie słowo mi przychodzi. Kurewstwo po prostu. To jest kurewstwo. Dlatego, że i to zresztą jest ilustracja tego, że nasze państwo nie funkcjonuje prawidłowo. Podam przykład, a potem przejdę do tego kurewstwa, a na razie ten przykład. Pan prezydent Komorowski miał złożyć wizytę oficjalną w Kijowie. Tego samego dnia, gdy on tam był i podlizywał się tym Ukraińcom w sposób no, obrzydliwy, Rada Najwyższa Ukrainy uchwaliła ustawę uznającą Ukraińską Powstańczą Armię za bohaterów narodowych. Więc był to tak jak, było to tak, jakby panu prezydentowi Komorowskiemu ktoś napluł już nie na buty, tylko w twarz. I to pokazuje, że nasze państwo nie funkcjonuje prawidłowo, dlatego że zorientowanie się, jaka jest agenda prac legislacyjnych Rady Najwyższej w Kijowie, to nie jest tajemnica państwa, to wystarczy tylko kliknąć w internecie i to wszystko się wyświetla. I ambasada, która właśnie po to tam jest, bez trudu by się zorientowała, że tego samego dnia, w którym zaplanowana jest wizyta polskiego prezydenta, akurat taki pasztet, taka niespodzianka tam jest szykowana. Więc natychmiast powinna pójść depesza do kancelarii prezydenta i do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Prośba o instrukcję. Jest taka i taka sprawa. Co mamy robić? I odwrotna depesza powinna być taka. Jeżeli Rada Najwyższa nie zdejmie tego z agendy, to prezydent odwołuje wizytę. O tak powinno być. Tak funkcjonuje normalne państwo. Ale to jest jakieś gówniarstwo. No i oczywiście, ponieważ uznane zostało, zresztą muszę powiedzieć tak, że w Stanach Zjednoczonych, jak się mogłem zorientować, i w Kanadzie zwłaszcza, lobby banderowskie jest bardzo silne, bo tam nie ma, w diasporze ukraińskiej nie ma innego kierunku politycznego niż ten. Jak byłem w Ottawie, to tam się spotkałem z prezesem Kongresu Polonii Kanadyjskiej. No i on tam był tak krytykowany za to, że tam z tymi Ukraińcami rozmowy prowadzi i tak dalej. I ja go zapytałem, czy w tej ukraińskiej diasporze, tam się mieści w Toronto Światowy Związek Ukraińców, czy tam jest reprezentowany jakiś inny kierunek polityczny poza banderowskim. I on powiedział, nie tylko nie ma innego, ale gdyby się nawet pojawił, to by miał przechlapane, bo nie wiem, może by go nie zabili, ale w każdym razie miałby ciężkie życie. Więc to zostało, lobby banderowskie w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych jest na tyle silne, że patrzą przez palce na to,
że głównym składnikiem w tej chwili tożsamości narodowej ukraińskiej jest właśnie to, jest banderyzm. Jest banderyzm. No to jest szalenie niebezpieczne dla Polski również i z tego powodu, o czym mało kto wie, że kiedy w 2006 roku, w grudniu 2006 roku Światowy Związek Ukraińców w Toronto wystosował do ówczesnego prezydenta Juszczenki taką odezwę, żeby rok 2007 uczynił rokiem obchodów operacji Wisła, uroczystych obchodów rocznicy operacji Wisła. To była rocznica tam tej rozprawienia się z łupa i tak dalej. I szczególnie, żeby te obchody nasilić, to jest strona ukraińska, żeby nasiliła, prezydent Juszczenko, na ukraińskim terytorium etnicznym. Tak tam było napisane, cytuję dosłownie. Co przez to rozumieli autorzy tej odezwy? Województwo podkarpackie, część województwa małopolskiego, mniej więcej do Nowego Sącza i część województwa lubelskiego. Więc banderowcy mają wobec Polski roszczenia terytorialne. Roszczenia terytorialne, które specjalnie nawet nie ukrywają. I gdyby nasi przywódcy jakoś dbali o polskie interesy, to jeszcze przed pomarańczową rewolucją, kiedy doszedł do władzy prezydent Juszczenko i Julia Tymoszenko, przed pomarańczową rewolucją powinien pojechać ktoś z Ministerstwa Spraw Zagranicznych do Waszyngtonu, do Departamentu Stanu, do tego dyrektora do spraw Europy i powiedzieć jemu tak. Wiemy, że będziecie robić na Ukrainie pomarańczową rewolucję. Bardzo nam się to podoba. Wszystko powiedzcie, co mamy zrobić od strony tam wojskowej, wywiadowczej, finansowej, propagandowej. To wszystko zrobimy. Tylko jeden warunek z naszej strony, że siłą napędową tej rewolucji nie będą banderowcy. Bo jeżeli będą banderowcy, to zamkniemy granice, wszystkich wyłapiemy i wsadzimy Putinowi w pociąg prosto na Kamczatkę. I żeby była jasność, że Polska pewnych rzeczy nie zrobi, nawet jeżeli będzie tu prosił nas o to nasz sojusznik. Nie popełni harakiri tylko dlatego, żeby zrobić przyjemność jakimś tam urzędnikom Departamentu Stanu. Ale nikt tego nie zrobił. Przeciwnie, wszyscy pojechali tam na ten Majdan i tam wznosili kabotyńskie okrzyki. Oczywiście polskie interesy są bardzo źle reprezentowane. Bardzo źle. I konkluzja jest taka. Jaki jest strategiczny interes Polski, jeśli chodzi o Ukrainę? Dobrze, jeżeli jest Ukraina niepodległa i w dodatku skonfliktowana z Rosją, no to mamy, ale niemocarstwowa. No i tyle. I tylko o to powinniśmy dbać, żeby... Nie, na szczęście... O to jakby urosła w siłę jako... Proszę pana, nawet i bez tego może się to odbyć. To jest najgorsza wizja, jaka może się ziścić. I to nawet nie dlatego, że Ukraina tam uzyska tam mocarstwową pozycję. Nie. Mamy około 3 milionów Ukraińców w Polsce. Jak przypuszczam, to większość tych ludzi nie ma wobec Polski żadnych złych zamiarów. Ale trzeba z góry założyć, że 0,5% tej liczby, może nawet 1, może być i prawdopodobnie jest zadaniowany wywiadowczo albo nawet dywersyjnie i to niekoniecznie przez służby ukraińskie, tylko na przykład przez niemiecką BND. Gdyby Niemcy chcieli nas tam doprowadzić do porządku, a są takie możliwości, również prawne, ustawa numer 1066, to nic prostszego. Dlaczego ja wpadłem na ten pomysł? Otóż będąc w 2016 roku na Podkarpaciu, dowiedziałem się ze źródeł wiarygodnych, że
prowadzony jest bardzo duży przemyt broni z Ukrainy do Polski. No, ktoś musi być odbiorcą tej broni. No i taką wisienką na torcie było w kwietniu ubiegłego roku zatrzymanie dwóch dziewczyn Ukrainek na przejściu granicznym w Dorohusku, jak pod pretekstem, że to są elementy hydrauliczne, wiozły działo. Działo 30-milimetrowe o szybkostrzelności 3000 pocisków na minutę. Komu potrzebna jest taka broń? Przecież nie do napadów na banki. I przypuszczam, bo tu pan minister Macierewicz mi się nie zwierza niestety, że minister Macierewicz, bo co to za sztuka dla sprawnego wywiadu, a niemiecki wywiad jest sprawny, urządzić tutaj wołynkę, nakazać tym ludziom, no to słuchajcie, powtórzcie tu wołynkę. I wtedy by zaistniały, i przypuszczam, że na tę okoliczność pan minister Macierewicz utworzył te bataliony obrony terytorialnej. On tam opowiadał, że to na Putina, tam ani przez chwilę w to nie wierzyłem, dlatego że no wystarczy porównać uzbrojenie tych batalionów. Nie, już nie mówię z uzbrojeniem specnazu, ale ogólnowojskowych takich formacji rosyjskich, to widać by było, że one nie byłyby w stanie tam wytrzymać nawet 10 minut. Natomiast spacyfikować taką wołynkę, to już by mogły. To już by, przypuszczam, że to w tym celu to robił. Bezpieczeństwa, no to zrobi się niebezpiecznie. No. Moim zdaniem... I ostatnie pytanie. Tak, proszę. Czy pan uczestniczył w Marszu Niepodległości? Nie, dlatego że akurat od lat, 11 listopada, odbywa się uroczystość wręczenia Nagrody Literackiej imienia Józefa Mackiewicza, a jestem sekretarzem kapituły, więc po prostu jestem tam zajęty przy sprawach organizacyjnych i nie mogę, że tak powiem, dokonać bilokacji, to znaczy być w różnych miejscach jednocześnie.